mam dosyć jazdy tym powozem. Będę miała 80 lat, zanim wrócimy do Kalifornii. Zatem pojechałaś do Mexico City? A widziałaś pałac wicekróla? Widziałam. A ty jesteś tu sama? Gdzie jest Diego? Nie zdążył jeszcze wrócić z Hiszpanii? Diego nie zdążył się jeszcze obudzić. Znasz go. Jest wielkim śpiochem od urodzenia. Pamiętam dzień, w którym zrobił bransoletkę czumaszów dla mnie. Tak, ja również pamiętam dobrze ten dzień. Spadłaś wtedy z konia, bo założyliście się o coś zupełnie niedorzecznego. Oh. Tata nieomal posiekał mojego brata na kawałki. O, Diego. Był taki zadziorny i w ogóle się nie bał. Nienawidził wszelkich ograniczeń przy czytaniu książek. Był też bardzo, bardzo przystojny. No wiesz, Diego się troszeczkę zmienił. Ci, ani słowa więcej. Lubię niespodzianki. Hej! Ojcze! Diego! Mam wspaniałe wieści! Właśnie widziałem Don Luisa. Jego córka Carmen wróciła. Carmen? Co tam u niej? Sam będziesz mówił zapytać. Ty i ja złożymy im dzisiaj wizytę, a to w związku z waszym ślubem zaraz po żniwach. Tak, zobaczysz. Wasz ślub na zawsze połączy nasze rodziny i będzie ważny dla całej Kalifornii. Przecież całkiem niedawno wróciłem z Hiszpanii. Czy to nie jest za wcześnie, aby mówić o małżeństwie? A ty nie chcesz się ożenić? W porządku. Zaczniemy od zorganizowania zaręczyn. Sierżancie? Oto danie dnia. Miecznik! Słyszałeś to, Gonzales? Carlos ma miecznika w swoim menu? Cóż, żołnierzu, pójdziesz teraz na inspekcję stajni, a ja sprawdzę tego miecznika. Ale sierżancie? Nie ma żadnego sierżancie. Te stajnie powinny być dokładnie wypucowane. No. O. Garcia? Tak, słucham, kapitanie. Czy wciąż przesłuchujesz mieszkańców? Znalazłeś już kogokolwiek, kto wie, gdzie podziewa się Zorro? Jeszcze nie znalazłem nikogo, kto by wiedział, kapitanie. Dlatego musisz przepytać wszystkich. Z pewnością jest ktoś, kto cokolwiek wie. O, już wiem. Przesłucham dzisiaj wszystkich pracowników i gości zajazdu. Garcia! Garcia! Szoruj mocno, sierżancie. Te stajnie powinny być dokładnie wypucowane. Ten człowiek. Zabierajcie go w tej chwili. Osobiście go przesłucham. Tak jest! Co? Dokąd idziemy? Niestety, armia okryła się hańbą od czasu, gdy stąd wyjechałem. Ach, czy monasterio kiedykolwiek przestanie nękać ludzi na tej ziemi? Och, nienawidzę tego człowieka. Czy słyszałaś coś o tym Zorro? Nie tylko słyszałam. Ja go zobaczyłam, gdy po raz pierwszy pojawił się publicznie. Jesteś szczęściarą. Don Luis, nie byłem świadomy, że twoja córka jest znów wśród nas. Seniorita, jesteś kojącym balsamem dla zmęczonych oczu. Los Angeles jest miastem bardzo szczęśliwym, mając u siebie dwie najpiękniejsze róże w całej Kalifornii. Ach, kapitanie, chyba przesadzasz. Na pewno nie. Nawet w najdrobniejszym słóweczku, moje najdroższe. Kapitanie, ja i moja córka musimy wrócić do naszej hacjendy. Villa Longa nie będzie tak zarozumiały po tym, co ode mnie usłyszy. Dziewczyna też nie. O, Diego! Carmen, czy to ty? Tak, to ja, głuptasie. Jesteś? Wyglądasz niesamowicie. Prawie cię nie poznałem. Słucham? Czy chcesz powiedzieć, że jestem brzydka?
Nie, ty nigdy nie byłaś brzydka. Ty zawsze byłaś... Znaczy się... Zawsze byłaś... Ładna? Myślałam, że na uniwersytecie nauczyli cię bardziej wyszukanych słów. Będę musiała pożyczyć ci kilka książek. Dzień dobry, Don Luis. Witaj, przyjacielu. Zupełnie jak dwa gołąbki. Zostawmy ich i zajmijmy się planowaniem wesela. Muszę dobudować kilka pokoi do naszej hacjendy dla naszych przyszłych wnuków. Chyba się zagalopowali, prawda? Na pewno. Ciekawe, co im chodzi po głowach. Jak mógłbyś... Ty i ja? Ale dziwaczny pomysł, czyż nie? Jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. Znamy się tak długo. Może zbyt długo. Kalifornia zmieniła się, odkąd byliśmy dziećmi. Monasterio na każdym kroku utrudnia życie wszystkim mieszkańcom. Co zamierzasz zrobić, by nas obronić? Chyba nic. Słucham? Diego de la Vega! Wstydź się! Całe szczęście, że mamy Zorro! O nie, proszę. Tylko nie mów mi, że jesteś jego wielbicielką. Przynajmniej jest odważnym mężczyzną z charakterem, a ty zachowujesz się jak mały chłopiec! To okropne! Co to jest? Jest brzydka, banalna, zużyta i wcale nie pasuje ci do sukni. Powinnaś dostać nową. Ja nie potrzebuję nowej. Nie musisz się wysilać. Po prostu wracaj do domu. O, Carmen! Diego! Kapitanie! Cóż sprowadza pana w odwiedziny do Don Luisa? Sprawy wojskowe, Don Diego. Drogi Diego, co w ciebie wstąpiło? Don Luis to mój najlepszy przyjaciel. Przepraszam cię, ojcze, ale myślałem, że zanudzę się tam na śmierć. Nie mogę się doczekać powrotu, by poczytać moje ulubione wiersze. Masz absolutną rację. Chyba nie przesadziłem, co? Jestem przyzwyczajony do chodzenia późno spać bez posiłku. Co takiego ważnego chciałeś ze mną przedyskutować, kapitanie? Don Luis, mówi się w Los Angeles, że ponoć bez skrępowania mnie krytykujesz. Kto tak mówi? Ci biedni ludzie, których twoi żołnierze zatrzymują do przesłuchania? Z pewnością wiesz, że za twoją bezczelność możesz zostać natychmiast aresztowany. Jednakowoż, jestem tu po to, by złożyć ci propozycję. Chciałbym ożenić się z twoją córką. Z Carmen? Absolutnie. To będzie dla wszystkich dowodem twojej lojalności. I sprawi, że staniesz się bogaczem ziemskim w jeden dzień. Ostrzegam cię, Villalonga. Jeśli Carmen nie zostanie moją żoną, zrujnuję cię. Niebawem wrócę do mojej ukochanej kruszyny. Wynoś się, kapitanie! Sugeruję ci podejmować mnie z wszystkimi honorami, które należą się wojskowemu. Ojcze, słyszałam was obu. Co się z nami stanie? Nie martw się tym, kochanie. Nigdy nie dam zgody na zaręczyny mojej córki z bandytą. To nieważne, czy ma mundur, czy go nie ma. Diego, czy byłeś dzisiaj za długo na słońcu? Dlaczego tak niemądrze odezwałeś się do Carmen? Dlatego, że Zorro nie może się ożenić. Wiem, że Carmen jest cudowna. Chciałbym spędzić z nią cały dzień, ale kiedy ją poślubię, dowie się, kim jest Zorro i będzie w niebezpieczeństwie. Lepiej trzymać ją z dala ode mnie, dla jej bezpieczeństwa. Pycha. Diego de la Vega. Dzień dobry, ojcze. Dobrze spałeś? Dzień dobry, Ines. Jeśli natychmiast tam nie wrócisz, nie porozmawiasz z narzeczoną i nie przeprosisz jej na kolanach, wyrzucę cię z naszego domu. I to bez twoich ukochanych książek. Dobrze, ojcze. Obiecuję ci, że Carmen usłyszy dziś moją gitarę i śpiew. Błagający ją o przebaczenie. A?
Gdyby Ines nie powiedziała mi, że jesteś głuchy, mogłabym ci przekazać wiadomości dla Diego. Co za drań! Wysyłanie ciebie zamiast niego? Och, chciałabym rozszarpać go na strzępy! Dziękuję, Bernardo! Carmen jest zadowolona! Ona bardzo przeżywa muzykę, której słucha! Ojej! Tylko nie jedz kwiatków, narowisty koniu! Witaj, Bernardo! Hej! Te kwiaty nie są dla ciebie! Te kwiaty są dla seniority Carmen! Zostaw je! Albo mój kapitan będzie cię musiał wychłastać! A? Przepraszam, kapitanie, ale mam wrażenie, że seniorita Carmen raczej nie lubi kwiatów ciętych. Kwiaty? Ja nie znoszę kwiatów. Acia! O, jakie piękne! Acia! Zapłacą za to, Garcia! Tak, ser, tak, kapitanie. Zbierz wszystkich ludzi. Znów odwiedzimy Villa Longa. Tym razem pokażemy im, gdzie jest ich miejsce w szeregu. Witaj, droga Ines. Praca, praca, praca. Dzień i noc. Normalnie jak niewolnicy. O, dlaczego musimy aresztować wszystkich w domu Villa Longa? Szybciej! Szybciej! Diego! Diego! Carmen jest w wielkim niebezpieczeństwie. Tornado! Ja! Szybciej ruszać się, szybko, nie ociągajcie się, bo was zaknebluję. Ruszać się! Ruszać się! Nie możecie tego zrobić! To rozkaz kapitana. Zabieramy stąd wszystkich. Przekonamy się, czy ci ludzie wiedzą coś na temat Zorro. Będę ich przesłuchiwał tak długo, jak to możliwe. Gdy będzie potrzeba. Nawet w czasie żniw. Wtedy stracimy nasze uprawy! Chcesz mnie zrujnować? No, Luis, pomóż nam! Zejdź mi z drogi. Nie możecie tego zrobić. Jestem przy tobie, nie martw się. Pomogę ci wydostać się stąd. Stać, ręce do góry. Szybciej. Seniorita.
Kapitanie, co pan tutaj robi? Przyszedłem tutaj, by pokłonić się mojej przyszłej żonie, pani Monasterio. O, gdzie ona może być? Nie mamy chyba innego gościa w domu. Jesteś taka sama jak twój ojciec. Myślicie, że wszystkie ciemne sprawki ujdą wam płazem, bo pochodzicie z bardzo bogatej rodziny. Nic wam nie pomoże, bo i tak zgnijecie w więzieniu. Zorro! Kapitanie! Seniorita, przepraszam, że przychodzę do twojego domu bez zaproszenia, ale myślę, że mój przyjaciel potrzebuje kilku lekcji dobrych manier. En garde! Kluczem do serca każdej damy jest cierpliwość. Kobiety lubią poetów. Wiedział pan o tym, kapitanie? Może powinien pan opowiadać damom o pięknie gwiazd? W tej chwili powinieneś się zamknąć! Zorro! Mam cię, Zorro! O, to chyba odgłosy walki na szprawy. Zorro! Strzelaj! Na co jeszcze czekasz? Zastrzel go w imieniu prawa! Chyba nie będziemy strzelać. Moglibyśmy coś zniszczyć. O, bardzo mi przykro. Kapitanie, już idę do pana! Hej, ja będę pierwszy! Garcia! Żołnierze, zablokujcie wyjścia! Tak jest! Ej! Hogard! Łapcie go! Mamy go! No to patrzcie na to! Już nam się nie wymknie! Łapcie go! Złapał! Garcia! Ty głupcze! Dziękuję, sierżancie. Nie ma za co. Tak, w tej chwili się poddaj, ty łotrze! Schwytajcie go! Jesteś skończony, Zorro! Hop, hop! Kapitanie, myślę, że nadszedł czas, by powiedzieć adios. Jestem zawsze do twoich usług, gdy będziesz potrzebował lekcji dobrych manier. Adios! Gdzie on się podział? Żołnierze, znajdźcie go! Tak jest! Żadnego śladu po Zorro! On zniknął! Robotnicy zniknęli razem z nim! Twój przyjaciel uratował ci skórę tym razem, Don Luis. Może następnym razem tutaj nie dotrze. Wracamy do garnizonu! Szybko! Tak jest, kapitanie! Wracamy! Seniorita.
Przed odjazdem chciałem sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Chcę podziękować za twoją pomoc, senior Zorro. Ojej! Nie powinnam tego pochwalać, ale ryzykowałeś dla nas życie. Proszę, bądź bardziej ostrożny. Nie pozwolę, by ktokolwiek mnie złapał. Mogę ci to obiecać. Szybko, Tornado! Pędźmy jak wiatr! Wersja polska na zlecenie platformy NC Plus Studio Publishing. Dialogi Jacek Wolszczak, reżyseria Dobrosława Bałazy. Dźwięk montaż Piotr Bielacki. Sierżancie Garcia, spotykam się z gubernatorem na Camino Real. Chcę, żeby wszystko było wypucowane, kiedy tu wrócimy. Słyszałeś, co mówił kapitan? Musisz wszystko wypucować. Ja w tym czasie będę mógł złożyć wizytę najpiękniejszej kobiecie w Kalifornii. Może dostanę u niej pyszne śniadanie? Doña Maria! Juhu! Ines, mam świetne wieści. Masz czas i możesz przejąć ode mnie księgowość? Nie, siostro. Chcę zapytać Carmen, czy za mnie wyjdzie. O, Diego! Och, ślub i uczta! Widzisz, jak tu spokojnie, odkąd pozbyliśmy się monasterio? Możesz zrezygnować z bycia Zorro, albo wyjaw wszystko Carmen. O! Moje ulubione kwiaty! Doña Maria! Ja muszę zaplanować ślub. Albo dwa, jeśli chcesz stać się panią Demetrio Garcia. Don Diego! Pójdziemy zaraz poprosić senioritę Carmen o rękę. Ale teraz? Nie tak szybko! Nie wiem, co jej powiedzieć. O! Moje kwiaty! Szybciej, Diego! Hej! O, twoje wspaniałe, weselne przyjęcie. Widzę stąd, Don Diego. Będzie na nim mnóstwo tortilli, wspaniałych ciast i rzeka gorącej czekolady. O, witaj, Don Diego. Teraz, Don Diego, nic się nie bój. Jesteśmy u Carmen. Twoja przysz... Chciałem zobaczyć się z Carmen. No, cóż, teraz jej nie ma. I nie powiedziała mi, kiedy wróci. A co z moją rzeką gorącej czekolady? Musisz natychmiast znaleźć Carmen! Żołnierz Puig melduje się na służbę. Jest tu garnizon z Monterey, gotowy do wykonania rozkazów. Dobrze. Muszę mieć zaufanych ludzi do tej misji. Gubernator zje u mnie obiad przed podróżą do Los Angeles. Bądźcie gotowi. Dobrze, pani Izabelo. Uczenie ich rolnictwa to wspaniały pomysł, Carmen. Luisie, przestań zamęczać Carmen takimi szczegółami. Myślę, że chcę trochę od tego odpocząć. A, w końcu dojechaliśmy. Ach, drogi Don Luisie, opowieści na temat budowy szkoły są już nudne. Proszę, opowiedz ci o budowie wielkiego pomnika na moją cześć. Tak, oczywiście, pomnik. Teraz, aresztujcie go! Co tu się dzieje? Esteban Parasol, jest pan właśnie aresztowany za korupcję. Och, kapitanie Toledano, czy pan oszalał? Luisie, to prawda. Spójrz na to. Znalazłam notatnik w jego bagażu. Don Parasol ukradł pieniądze Kalifornijczyków. Ech, moment, ten notatnik nie jest mój! O, słucham? Nazywasz mnie kłamcą?
Wierzę ci, moja droga. Gubernatorze, niech się pan wstydzi. Jest pan bandytą. Błagam cię, Luisie. Musisz zostać gubernatorem. Zrób to dla dobra Kalifornii. Może masz rację. To mój obowiązek. Gubernatorze, obiecuję ci sprawiedliwy proces w Hiszpanii przed obliczem króla. Nie. O, zapomniałam wziąć plan szkoły. Muszę wrócić. Napiszę do jego wysokości i wszystko mu wyjaśnię. Szybko, ukryjcie go. Prędzej! Hej, to znowu ja. Zapomniałam planu szkoły. O, tutaj jest. Ojej, spóźnię się na spotkanie. Muszę już iść. Do widzenia. Dio! Aresztujcie ją! Tak jest! Zatrzymać tę kobietę! Tak jest! Puszczajcie mnie, wy brutale! Don Parasol! Droga Carmen, jest mi bardzo przykro, ale muszę cię tu trochę przetrzymać. Dalej, seniorita, pokochaj ich! Daj strajcom porządną nauczkę! Proszę, nie stawiaj oporu przy aresztowaniu. Rzeczywiście nie miała szans. Ojej! Gdzie jest seniorita Carmen? Szukaliśmy jej wszędzie! Żołnierze! Co? Przecież ja tu rozkazuję! Kapralu, zejdź mi z drogi! To rozkaz twojego zwierzchnika! Nie możemy jej znaleźć. Miej oczy szeroko otwarte. Sprawdzę pobliskie haciendy. To bransoletka Carmen. Zbyt dużo koni tu było. Które ślady są czyje? Diego? Carmen zniknęła. Co? Musimy wszystkich powiadomić i zorganizować poszukiwania. Chodźmy po tatę. Don Parasol, jesteś człowiekiem, który ma chyba najwięcej władzy w Kalifornii. Ty sam możesz nas uratować. Naprawdę tak myślisz? Chwila, jeszcze trochę. Udało ci się. Nie zadzieraj z gubernatorem Kalifornii! Dalej, szybko! Gotowi. Możemy jechać do miasta. Jesteś pewna, że ten fałszywy notatnik przekona ich, że Parasol jest przestępcą? Oczywiście, nie martw się. Pokażę go tak, żeby nie mogli przeczytać. Ach, mówiłem im! Mówiłem! Jestem niewinny! Musicie go złapać! Łapcie go! Ech, żołnierze, szybko! Mój powóz! Muszę wracać do Monterey! Ale co? Jak to? Nie broń się, seniorito! Nie masz szans na... A teraz, moja droga, gdy znasz już całą prawdę, nie mogę pozwolić ci odejść, czyż nie? Jaka szkoda. Polubiłam cię, Carmen. To jeszcze nie koniec, pani Izabello. Poczekaj tylko, Zorro nas uratuje. To prawda, że już wielokrotnie ciebie ocalił. O, już rozumiem. Jesteście przyjaciółmi. Zorro często wchodzi mi w drogę, odkąd przyjechałam do Los Angeles. Nie umiesz wybierać znajomych, moja droga Carmen.
Tortille, czekolada, lemoniada. Niech żyje gubernator Don Parasol! Przepuść nas, sierżancie. To dziwne. Gdzie jest gubernator? I kim są ci ludzie? Nikt nam nic nie powiedział. Garcia, zajmij się obornikiem. To oduczy cię zadawania głupich pytań. Się podział gubernator. Cisza! Może go porwać? Gubernator was okradł, Kalifornijczycy. Dowodem jest ten notatnik. Don Parasol został aresztowany. Wyruszy pierwszym statkiem do Hiszpanii, by stawić się przed sędziami. Co? No to nie jest człowiek mądry i tak ważny jak nasz gubernator. Drogi Luisie, czy mogłabym prosić, byś chronił całą Kalifornię jako nowy gubernator? Mieszkańcy Kalifornii, możecie na mnie liczyć. Zaczyna się. Wszyscy przeciwni, ręka w górę. A więc niech żyje gubernator Verdugo. Poczekajcie, mam dużo szacunku do pana Luisa Verdugo, ale czy to wszystko nie dzieje się za szybko? Jeśli gubernator Parasol sprzeniewierzył pieniądze, to powinien mieć możliwość odpowiedzi na nasze pytania. Tak, zgadzam się. Wypuśćcie go! Prawda? Niech tak, odpowiada! Znaleźliśmy jego zapiski. Dajcie notatnik. Cicho tam! Nie rozkazujcie nowemu gubernatorowi! To jest śmieszne! Aha? Aresztować! Nie, nie róbcie tego. Porozmawiajmy. Odpowiadam za bezpieczeństwo, ekscelencjo. Puśćcie go! Tato! Aresztujcie tych agitatorów! Dlatego do odwołania wprowadzamy stan wyjątkowy. Nie, nie, zamkniecie nam ust. Nie zgadzamy się. To nie to, czego chciałem. To nie wygląda dobrze. Dziękuję, Bernardo. Aresztujcie ich! Ja! Zabierz go! Don Alejandro. Udało się! W końcu rządzimy Kalifornią! Nie, jeszcze nie. Nie możemy pozwolić, by król porozmawiał z Don Parasolem. Może przydarzy mu się coś strasznego podczas podróży? Przecież niektóre łodzie są takie niebezpieczne. Chciałbym, żeby Zorro spróbował go uratować. Wtedy na pewno uda mi się go złapać. A Carmen Villalonga, mój drogi Ignacio, może mieć wypadek podczas jazdy konno. Dajmy na to na nadmorskim klifie. Może gubernator, ale... Nie, seniorita Carmen. Tkwisz w tym po szyję, Ignacio. Nie masz wyboru. Ona coś powie, ty idziesz siedzieć. Don Parasol zdrajcą? To żart. Tak, myślę, że we wszystkim maczała palce pani Verdugo. To w jej stylu. Czas działać. Bernardo, Ines, zdobądźcie notatnik. A ja znajdę gubernatora i Carmen. Ha! Tornado! Ty? Próbuję znaleźć notatnik gubernatora. Jest na pewno fałszywy, prawda? I znalazłam! Dzięki, że pokazałaś skrytkę!
idzie. Ines! Wracaj! Albo wrzucę Bernardo do rzeki. O! Dziękuję, skarbie. On tu jest, Zorro! Żołnierze, atakujcie! Łapcie go! Tutaj! Zorro! Gubernatorze, gdzie jest Carmen Villalonga? Zorro, ja nie wiem. Toledano wspomniał o oceanie i klifach. Lepiej ukryj się u De La Vegów. To zaufani ludzie. Nie pomógł mi z powozem. Jaki ten Zorro niegrzeczny. Tam jest. Tornado, szybciej. Szybciej niż wiatr. Ha! Poruczniku Toledano, puść tę kobietę. Pomóż mi. Hej, ty! Czy przepisy pozwalają na wrzucanie pięknej seniority do oceanu? Ona pomoże, ratunku! Mam cię! Dzięki, Tornado. Musimy działać tak szybko jak ty. Ja tam wolałam poprzedniego. Nie, niech żyje gubernator Verdugo! Don Parasol jest niewinny. Wszystkie dowody sfałszowano. Przyjaciele, zbuntujmy się przeciwko tym zdrajcom. Przestań! Seniorita De La Vega jest przecież przyjaciółką armii. Oczywiście, sierżancie. Aresztujcie Carmen Villalonga i sierżanta Garcia. Ach tak! Aresztujcie tego, kto chce aresztować mnie. A kogo mamy aresztować? Naprzód, kochani! Zawalać! Naprzód! Myślę, że wszyscy zostaniecie na długo w więzieniu. Hmm? Czy pan to rozumie, Don Luis? Wybaczcie mi, proszę, wszystkie moje błędy. Powinienem temu zapobiec, ale nie udało mi się. Nie powinieneś prosić o wybaczenie. Byłbyś najlepszym gubernatorem w historii Kalifornii. Nie wstyd wam? Jak wam nie wstyd? Za wszystko zapłacicie! Zobaczycie! Do widzenia! Skandal! Aresztować Zorro! Ten drań zostawił mnie na pastwę losu w jakiejś strasznej wsi. Mogły mnie zjeść niedźwiedzie albo sępy.
Ojej. Może jednak wysłać go statkiem do Hiszpanii. Sierżancie Garcia, powołuję cię na tymczasowego dowódcę garnizonu w Los Angeles. Gratulacje, sierżancie! Doña Maria, czy zgodzisz się zatańczyć z zupełnie nowym dowódcą w Los Angeles? Jestem odpowiedzialny za... Tutaj jesteś. Masz niezapłacony rachunek do uregulowania. Nie sądziłem, że sierżant jest... Byłam z ciebie taka dumna, Diego. Walczyłeś jak bohater. Carmen... Chciałbym cię zapytać. Tak? Ach, tak, Don Diego! Ach, pardon, señorita? Carmen, znasz Zorro? Mój łaskawco, każdy wie o Zorro. Czy zdajesz sobie sprawę, że pani Izabella chciała zrzucić mnie do oceanu, bo myślała, że wiem, kto kryje się pod maską Zorro? Cóż, każdy, kto chce cię skrzywdzić, zmierzy się ze mną i moją tajną bronią. Wersja polska na zlecenie Platformy NC Plus Studio Publishing. Dialogi Jacek Wolszczak, reżyseria Dobrosława Bałazy. List od gubernatora. To z całą pewnością zaproszenie na bal. Co? Żołnierze, którzy nie umieją nawet złapać Zorro, nie zasługują, aby być w królewskiej armii? Każdy z nich może być Zorro. On! To straszne. On! Ktokolwiek! Podejrzewam, że nosi maskę właśnie dlatego, żebyśmy go nie rozpoznali! Cicho! Ty bałwanie! Przecież musi być to coś, co wyróżnia tego Zorro! Ale co? To, co go wyróżnia, to na przykład to, że jest młody. Gonzales! Powtórz jeszcze raz. Ja zauważyłem, że Zorro jest młody. Dokładnie! On jest młody! Dobra robota, kapralu. Dzięki tobie wpadłem na genialny pomysł. To jest powód do awansu. Dziękuję, kapitanie. Tylko, że jest bardzo wielu młodych mężczyzn w Kalifornii. Skąd będziemy wiedzieć, który to Zorro? Zamknij się, Garcia, i słuchaj uważnie. Niedługo aresztujemy ich wszystkich, jednego po drugim. Każdego młodego, dopóki Zorro nie przestanie się pojawiać. W ten sposób upewnię się, że w końcu go złapałem. Bardzo pana przepraszam. To moja wina. Do więzienia z nim! Teraz! Aresztujcie go! Panie kapitanie, przecież Manuel nie zrobił tego celowo. Szanowny panie de la Vega, Manuel jest dość młody, by być Zorro. Będzie pierwszym podejrzanym na mojej liście. Aresztować! Nie, proszę, ja mam rodzinę. Co ma znaczyć ta rebelia? On również jest młody i też pójdzie do więzienia. Bernardo nie może być Zorro, jest głuchoniemy. Mamy już dwóch. Moja lista jest coraz dłuższa. Naprzód, Tornado! Dalej! Bernardo! Wszystko w porządku? Ines! Dobrze? O, Bernardo, twoja cela jest taka nieprzyjemna. A Diego śpi teraz wygodnie w swoim ciepłym łóżeczku. Chciałam go obudzić, ale nie udało mi się. Chcę spać. Alarm! Zorro tu jest! Garcia! Zrób się wszystko, żeby nam nie uciekł! Tak, kapitanie? Garcia! Ty głupcze! Za tobą, Zorro! Naprawdę?
Wspaniale, Garcia! Kręć się jak kołowrotek! Zaiste! Sierżancie, nie znałem cię z tej strony. Będę nazywał cię Vir Los Angeles. Patrz na to! Tym razem nie masz, Zorro, żadnych szans. Oj, przepraszam, ale straciłam równowagę. O! Cóż, moja droga, jak przypuszczam, bardzo martwisz się o tego bandytę w masce. Ależ nie, ja się boję, że ten paskudny Zorro znowu wam ucieknie. Do widzenia, senior! O! Zorro! Kapitanie, możemy teraz zwolnić naszych podejrzanych, bo żaden z nich nie jest Zorro. O nie, nie możemy, kapralu. Będziemy ich trzymać w zamknięciu. Są częścią mojego planu. To kapitan Monasterio! Drodzy mieszkańcy Los Angeles, wszyscy młodzi ludzie są podejrzani o bycie Zorro. Żołnierze, otoczyć ich! Tak jest! Stać! Wybacz, kapitanie, ale uwięzicie połowę mężczyzn w Los Angeles. To naprawdę dużo ludzi. Rozkazuję aresztować ich. Wy dwaj też, przyjaciele. Bądźmy poważni. Przecież nigdy nie wcisnąłbym się w kostium Zorro, nawet w gorsecie. Nie jestem Zorro. To kompletny absurd. Być może tak. Ale na pewno on jest tu, wśród was. Po prostu to czuję. Co? To znaczy jestem uwięziony z Zorro? Tym bandytą? Łobuzem? Wypuśćcie mnie! O, Gonzales! Właśnie ciebie tu brakowało. Masz mnie teraz zmienić. Właśnie wypchałem wszystkie materace nową słomą. Wybacz, kapralu, ale jestem twoim zwierzchnikiem. To był rozkaz. Już obrane, sierżancie. Ziemniaki się skończyły. Co? O nie. Musimy się pośpieszyć i zabrać wszystkich więźniów na pola, żeby zebrali więcej ziemniaków. To dlatego, że są niewinni. Trzeba ich uwolnić. Musimy się stąd szybko wydostać. Ha, mam dobry pomysł. Przez 2 dni, nie, 2 miesiące, nie obchodzą ich wcale jedzeniowe żądze. Z kapitana rozkazu nie zjemy kurczaka już ani razu. Przestań, to straszne, straszne, ojej, przestań. Każdy człowiek musi jeść. Więc piecze, gotuje i dusi. Marzę o pożywnej zupie i mnóstwie słodyczy. Na strychu, nie, to mnie kusi. Przyjaciele, nie dziękujcie. To mój poranny wiersz. Niedługo usłyszycie wiersze popołudniowe i wieczorne. Ach, koszmarne rymy. Kapitanie, ser, nie mamy nic do jedzenia, a wiersze Diego przeszkadzają żołnierzom w odpoczynku podczas siesty, w czasie służby. Sierżancie, interesuje mnie tylko jedna sprawa. Mój niezawodny plan się sprawdza, bo Zorro nie pojawił się, odkąd wsadziliśmy wszystkich do więzienia. A to oznacza, że teraz bandyta jest z pewnością na terenie siedziby garnizonu. Idziesz ze mną, sierżancie? Kapitanie, jest pan geniuszem! O, spójrz! On jest pod tym. Niedługo przegram swój tygodniowy żołd. Wy, nieudolni głupcy! To tak pilnujecie więźniów? Jeśli nie ma tutaj Zorro, musi być tu. To proste. Jeszcze trochę i przez swoją obsesję na punkcie Zorro nasz kapitan zwariuje. Niestety, może mieć pan rację. A?
Ręce przy sobie. Dostaniesz razem ze wszystkimi. Powiedziałaś ze wszystkimi. To znaczy, że z wojskowymi też. Oczywiście, sierżancie. Mamy nawet podwójną porcję. Specjalnie dla ciebie. O, jestem zobowiązany. Ines, cudownie cię widzieć. Jak zwykle pięknie wyglądasz, nawet za kratami. Witaj, Antonio. Myślę, że potrzebujesz kąpieli. Serio? Gdy wypuszczą nas z tego miejsca, na pewno cię odwiedzę. Już zapomniałeś, Antonio? Nadal jestem na ciebie zła. Ojejku, Diego. Nie mogą zmuszać cię do spania na ziemi. Ale nie martw się. Niedługo przyjdzie Zorro i wszystko naprawi. Zorro? To przez niego jesteśmy tu zamknięci. Zorro jest bardzo odważny i walczy o sprawiedliwość. Proszę wybaczyć, że zakłócam wasze wzruszające spotkanie, ale Carmen Villalonga, aresztuję cię! Carmen? To jest pomyłka! Widziałem, co zrobiła wczoraj wieczorem. Pomogła uciec Zorro. To się nazywa zdrada. Aresztuję też Inés de la Vega. Ona jest jej wspólniczką. To jakiś absurd. Równie dobrze możesz aresztować konia. Teraz. Hej, nie! Co? Z drogi! Zastawiliśmy teraz wszystkie pułapki, żeby w końcu zwabić Zorro. Nic z tego nie rozumiem. Przecież Zorro jest zamknięty na terenie garnizonu. Czy chcecie, żebym jeszcze raz wszystko wam powtórzył? Będę teraz zwalniał jednego po drugim naszych więźniów. Jeśli jest tam Zorro, będzie chciał szybko uwolnić Inés de la Vega i Carmen Villalonga. Wiecie, o czym mówię? Jak poznamy, który z więźniów to Zorro? To bardzo proste. Widzisz, kapral Gonzales nasunął mi ten pomysł, przegrywając w kubki. Kapitanie, może wypuścimy Don Diego poza kolejnością? Mamy już dosyć jego wierszy. De la Vega? To niemożliwe, żeby był Zorro. Puste brzuchy burczą w więziennych celach w Los Angeles. Wolni! Kto oprócz mnie pragnie dniowej zupy? Nie, moment. Czy ktoś znalazł mam dość. Do zupy? Wypuszczamy go pierwszego. Dzięki, kapitanie. Don Pedro, zostałeś oczyszczony z zarzutów, więc wracaj do domu. Co innego Carmen Villalonga i Inés de la Vega, te zdrajczynie. Tak jak ci powiedziałem, jadą teraz do Monterey. Przez Camino Real. Pewnie zostaną wygnane przez gubernatora. Idź już, jesteś wolny. Proszę bardzo. Jeśli Zorro pokaże się w Camino Real, to prawdziwym Zorro może być tylko Don Pedro. Drogi de la Vega, zostałeś oczyszczony z zarzutów. Możesz wracać do domu. A moja siostra Inés i Carmen? Niestety, teraz nie mogę nic dla nich zrobić. Jadą właśnie drogą wzdłuż plaży do Monterey. Gubernator pewnie wygna je z miasta. To tragiczna pomyłka. Ostro zaprotestuję u gubernatora. Sierżancie, będziesz mu towarzyszył w drodze do domu, dobrze? Użyj siły, jeśli trzeba. Tak, tak jest! Don Diego, bardzo mi przykro z powodu Carmen i twojej siostry Inés. Wiesz, kto jest temu winien? Gonzales! Serio, sierżancie? Najgorsze jest to, że po tym wszystkim awansuje. O nie! Przysięgam, to był on! To ten Lizus zrzucił pomysł, by puścić cię wolno, bo wtedy przekonamy się, czy jesteś Zorro. Interesujące. Kapitan powiedział ci, że Inés i Carmen jadą wzdłuż plaży. Tak więc, jeśli jesteś Zorro, na pewno je uratujesz. A to będzie dowód, że Zorro to właśnie ty. Kapitan to samo powiedział do Don Pedra. On wie, że jadą przez Camino Real. Ale nie musisz się tym martwić, Don Diego. Przecież wiemy, że nie jesteś Zorro. Sierżancie, niestety nie mogę zapobiec podlizywaniu się Gonzalesa. Ale mogę zaprosić cię na obfity posiłek do Haciendy. Aha, juhu! Pędź, tornado!
Zostańcie w ukryciu. Kiedy przyjdzie tutaj ten przeklęty Zorro, albo raczej Don Pedro, przetrzepiemy mu skórę. Co tu robicie? Czekacie na kogoś? Tak, czekamy na Zorro. Przetrzepiemy mu skórę. A? Alarm! Zorro! Co? Zorro! Uwaga! Zorro! Mamy go! A to czy Zorro! Tym razem nam nie uciekniesz. Don Pedro, mamy cię! O, pudło! Popatrz na to! Sio! Sio! Piękny dzień na spacer, panowie. Do Los Angeles macie 2 godziny piechotą. Rozumiem. Nasze aresztowanie to jedna wielka pułapka na Zorro. Powinnyście mi podziękować. Mogę zapomnieć o twoim podejrzanym zachowaniu. Kiedy ten bandyta zostanie zidentyfikowany, będziecie mogły wrócić do domu. Uspokójcie się wreszcie. Zorro raczej nie pokaże tutaj swojej twarzy. Zastawiliśmy pułapkę na Don Diego, więc jak zapewne wiecie, nie ma z nami najmniejszych szans. Pomimo wszystko, wolałem jednak dotrzymać wam towarzystwa, piękne senioritas. Przecież nie mogłem zostawić was samych na plaży w tę ciemną noc. Zorro! Bardzo przepraszam, kapitanie. Troszkę się spóźniłem. To nie może być on! Żołnierze! Brać go! Zorro! Auzo! Pomocy! Niezły połów tutaj mamy. Nie tylko płotki. En garde! Możesz zdjąć tę maskę. Już wiem, kim jesteś, Zorro. Don Diego de la Vega. Don Diego? Jesteś pewny? To dlatego aresztowałeś te 2 panie? Obie urocze i niewinne? Znowu mam zer! Kapitan Monasterio obiecał, że nas wypuści, senior Zorro. Proszę, nie pogarszaj naszej sytuacji, raniąc go. Uratowanie was było przyjemnością. Adios! Ten Zorro trochę się popisuje. Możesz przede mną uciekać, Zorro, ale zdemaskowałem cię! Wygrałem! Uciekaj, Tornado! Diego, wstałeś już? Zejdziesz ze mną na dół na śniadanie? Dzień dobry, sierżancie. Spałem jak dziecko. Idź do kuchni, zaraz tam będę. Doña Maria, ten chleb z rodzynkami. Kapitan Monasterio? Ines, Carmen, jesteście wolne. To wspaniałe. Don Diego, ostatniej nocy byłeś na plaży. Tylko ty wiedziałeś, że i my tam będziemy. A to oznacza, że jesteś Zorro. To ty, mały, żałosny bandyto. A? Gdzie byłem? Na plaży? Bierzcie go! Nie! Chwila, moment. Hej! Nie róbcie tego! Diego!
Mieszkańcy Los Angeles, możecie już spać spokojnie. Ten podły Zorro nie sprawi wam już więcej kłopotów. Oto i on! To Diego? Kapitanie, cieszę się, że twój plan się powiódł. Zorro pogalopował do Camino Real. I właśnie stoi przed wami Don Pedro. To nie ja! Jestem niewinny! Chwila, jak to możliwe? To nieważne. Zorro musi być jednym z tych dwóch złapanych drani. Albo to Don Pedro, albo Don Diego. Gdzie są więźniowie? No cóż, wszyscy uciekli zeszłej nocy. Zaraz, ale jeśli wszyscy podejrzani byli wolni w nocy, to znaczy, że każdy z nich może być Zorro. Nie! Żaden kłopot, kapitanie. Musimy ich aresztować jeszcze raz. Gonzales, to był przecież twój pomysł, bałwanie. Przez miesiąc będziesz czyścił końskie kopyta. Precz z moich oczu! Kapitanie, myślałem o tym wszystkim i podjąłem decyzję. Tak być nie może. Aresztuj mnie. Nie mogę tego znieść. Wsadźcie mnie do celi. Przekonacie się, że jestem niewinny, gdy zjawi się Zorro. Przynieś książki z wierszami. Wynoś się! To jest garnizon, a nie hotel! Panowie, wpuśćcie mnie! Proszę! Wersja polska na zlecenie Platformy NC+, Studio Publishing. Dialogi Jacek Wolszczak, reżyseria Dobrosława Bałazy.